Jeśli Bóg jest wszechmocny, jak może odczuwać gniew? No, pamiętajmy, że to jest pewien antropomorfizm w przedstawianiu Boga. Jakoś człowiek musi Boga sobie przedstawić i. To, co z Boga pokazujemy, w takiej samej mierze go odsłania, jak i zasłania. Są takie momenty w życiu Jezusa, kiedy widzimy go rozgniewanego. Nawet ewangelista mówi, że Jezus z gniewem popatrzył po obecnych. To jest jakby reakcja na to, że. Nie jest się w stanie przebić ze swoją miłością. I, i tu dochodzimy do, do sedna tego pytania, bo Bóg jest wszechmocny, to prawda, ale w tej wszechmocy On się zatrzymuje przed progiem, jakim jest ludzka wolność, ludzka decyzja. No i myślę, że Wtedy, kiedy Bóg jest odrzucony, kiedy jeszcze bardziej jest nie tylko odrzucony, tylko jest też oskarżony o postawy, których w nim absolutnie nie ma, to w, mówiąc po ludzku, Bogu jest miejsce na smutek, zawód, jakkolwiek. Ale pamiętajmy, że to są wszystko antropomorfizmy. To, czego doświadczamy z Boga najbardziej, to to, że. Natychmiast szykuje następną propozycję, i, i to jest to, co papież Franciszek mówi: Bóg się nigdy nie męczy przebaczeniem. To, to jest istota, Bóg jest miłością miłosierną, ale miłość miłosierna to jest miłość, która raz po raz musi się zderzyć ze złem, także naszym złem. No i z całą pewnością to nie jest tak, że Boża radość i Boże miłosierdzie są zawsze takie rozchichotane, że to jest wszystko takie proste i oczywiste. Ta relacja między nami a Bogiem zawsze jest jakoś bardzo konkretna, i zawsze jest to relacja miłości. Myślę, że nawet jak Jezus wypowiada takie bardzo ostre słowa nie wiem, u świętego Mateusza, jest jego mowa przeciwko faryzeuszom. To mówiąc ostre słowa, mówi je ostatecznie z miłości, a nie z gniewu. Tak? My też mówimy w, w takim katechizmowym przekazie, że napomnienie kogoś jest uczynkiem miłosierdzia. Upominam kogoś z miłości do niego, a nie z gniewu w stosunku do niego. Więc yy, yy, myślę, że. Znowu jest kwestia odczytania dobrze tekstu biblijnego, żebyśmy znowu wiedzieli, co jest pewną formą, którą człowiek się posługuje, bo tak naprawdę nie ma innej. No, musi jakoś. Bóg mówi o sobie, Jezus mówi o Bogu, że jest ojcem. To każdy z nas ma różne doświadczenia ojca. Jednym to określenie ojciec bardzo przybliża e, osobę Boga. A dla innych jest dość trudne do, do przyjęcia. Na pewnoście widzieli taką, taki film pod tytułem chata, gdzie przez pierwszą część filmu Bóg ojciec jest tak naprawdę grany przez kobietę. I istotny moment w tym filmie to jest. Pytanie, kiedy w, kiedy w drugiej części filmu Bóg ojciec staje się ojcem, a nie matką. Jest pytanie, dlaczego byłeś matką przez tak długi czas dla mnie? Odpowiedź jest, bo miałeś fatalne w życiu doświadczenie ojca. I gdybym ci się pokazał jako ojciec, to byś miał wielki problem z przyjęciem mojej miłości, mojej miłości, mojej bliskości. Więc Bóg jest miłością, to jest to, co napisał. Jan, ewangelista i nawet jeśli mówi do nas nieraz słowa twarde, to pamiętajmy, że z miłością.